Stereo. Kanał lewy. Kanał prawy. Słyszysz? Pełne stereo. Słyszysz? Pełne stereo. Nie wiesz, jakiej muzy posłuchać? Nasze radio rozwiąże ten problem. Najlepsze kawałki, najlepsi prezenterzy. Gwarantowane 100% imprezowych hitów. To my nadajemy rytm w sieci. To jest twoje ulubione radio. To jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non-stop. Słuchaj nas non-stop. Słuchaj nas non-stop. To my nadajemy rytm w sieci. Strony jakby nie było, zapowiedziany wcześniej przez Weronikę, oczywiście zakręcony prosto za nim. Witam i pozdrawiam, kłaniam się bardzo nisko. Już się chyba niczego nie da, także dzisiejszy wieczorek praktycznie do 23 będę was tutaj męczył tym, co tutaj znalazłem. Ale nie ukrywam, że pozwolę wam coś zamówić, ale zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej, witam i pozdrawiam, zakręcony, kłaniam się jak tylko nisko się da. I zanim kogokolwiek
kogokolwiek przywitam, a już się ze mną witają tutaj niektórzy na gadulcu, zanim kogokolwiek przywitam, będzie utworek w podziękowaniu za bardzo fajną audycję dla Weroniki. Ale to już za kilka sekund, ja już jej coś tutaj szukam. Mam nadzieję, że Weronika jest z nami po drugiej stronie. Od razu dodam, Weronika, ten gwizdek nie musisz dmuchać. Ja ci znajdę jakąś fajną piosenkę. Obejdzie się bez dmuchania tym razem. Ja tutaj mówię, że nie będzie musiała dmuchać, a Weronika mi w tym czasie pisze, graj ładnie, ja będę zasypiać, tak ja ci dam zasypiać. Na razie to będzie piosneczka dla ciebie za wspaniałą audycję, więc nawet nie próbuj tam zasypiać. Także witam Weronikę po drugiej stronie. Cóż mogę powiedzieć, łabuziaka teraz ty. A już teraz specjalnie dla ciebie, za fajną, bardzo, nawet mogę powiedzieć bardzo, bardzo fajną audycję, pioseneczka ode mnie. Ten kawałek gra dla ciebie. I może to się wyda śmieszne, ale powiem, że udam, będę udawał, że nikt do mnie nie pisze i będę siedział cicho. Ja wiem, że w moim wykonaniu ciężko siedzieć cicho, no ale postaram się, bynajmniej. Na pierwsze bity poleciały. Czujesz ten klimat, aż głośniki ogień dały. Kręci się mała, kręci cała się impreza. Ty tego chciałaś, tego właśnie ci potrzeba. Oh baby, baby, taka lala, taka słodka. Oh baby, baby, jesteś jak brucząca kotka. Oh baby, baby, bujasz ciałko tak jak trzeba. Nie oszukiwałem, jak mówiłem, że przynajmniej się postaram. No starałem się, ale Weronika pisze do mnie, że co ty bredzisz? I dodaje, pamiętaj, że ze mną nie ma, tak łatwo nie będzie. No to się jeszcze okaże, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, czy będzie łatwo, czy też nie. No i skoro już zacząłem kłapać, no to już... Już nie będę mówił, że to znowu będę siedział cicho, więc teraz skoczę na radiowe gadu-gadu, zobaczę, kto tam jeszcze napisał. Przywitała się ze mną tutaj Tereska, napisała witam aniołku i przysyła buziaka, także buziak wyłapany, witamy Teresko, buziak dla ciebie. Tereska dopisuje, że zaraz będzie z powrotem. No, ja mam nadzieję, że to już jesteś z powrotem. Basia, także mała Basiu, wyłapuj wielkiego buziaka. Tak, dla małej Basiu będzie wielki buziak, a co tam? No i przywitała się z nami również na radiowym gadu-gadu Kinga, która napisała dobry wieczór, witam, jak miło usłyszy, dawno nie grałeś. I dodaje uśmiechnięta, pozdrawiam słuchaczy, no i oczywiście ciebie. Ja też ciebie bardzo pozdrawiam, buziak dla ciebie. Mua.
No i przywitał się z nami też Jason. Powiem wam, że napisał do mnie, że za szybko mówię. No, jakby to miało jakieś znaczenie, prawda? Akurat nie wiem, czy nawet jakbym wolno mówił, czy by dał radę zrozumieć. Tak czy inaczej. Hello Jason, nice to see you. I wracamy jeszcze raz do radiowego kadłubca. Gdzie to Weronika napisała, dziękuję za nutkę i przysyła buziaka. No. Jeszcze dodaję, że proszę mnie tak nie chwalić, bo się zawstydzę i co będzie, tak? Ty się zawstydzisz. To dobre by było, naprawdę. Chociaż myślę, że za bardzo niewykonalne. A, chciałbym dodać jeszcze, że dla tych wszystkich, którzy mają mojego prywatnego gadulca, to muszę was zaskoczyć. Moje gadu-gadu prywatne jest wyłączone. Także jeśli ktoś tam usilnie stara się dobić, no to niestety się nie uda, bo ono jest wyłączone. Jak gram, jestem tylko i wyłącznie tutaj dla was. Przywitał się również z nami na radiowym gadu-gadu Diabełek. Oczywiście mówię tutaj o Pawełku, bo mamy tutaj dwóch diabełków. Jeśli pamiętacie, jeden nam się gdzieś zawieruszył, ale na pewno się pojawi jeszcze. Tak czy inaczej, Paweł napisał, witam, pozdrawiam, skrzynkę Browca na stół stawiam. To tak jak, taka tradycja. No i Paweł dopisuje, miło cię słyszeć. I dodaje, dawno ci tutaj nie było. Ale byłem. Byłem tylko, że byłem tak bardziej w konspiracji. Działałem tam w ukryciu. Czy jak to zwał, tak to zwał. No i Paweł dopisuje, nie pracuj tak, zjedz KitKata. Nie mam KitKatów. Czy tam, jak to się nazywa. Tak czy inaczej, nie jadam słodyczy. I tak dobrze wyglądam. Także witamy Pawełku. Oczywiście browar dla ciebie. A, prawda. Dobra, nie dam ci browara, bo nie mam. Zapomniałem, że mi się zgubiły. Ale to mówię teraz poważnie. Muszę gdzieś poszukać. Miałem gdzieś na kompie, ale gdzie to one? Nie wiem gdzie. Nie, także witamy i pozdrawiamy. Buziaka ci nie dam, bo panów nie całuję. Nasza Weronika dopisuje, że dobra, i tak nie zasnę. I dodaje, idę po tabletki. Jakie tabletki? Tylko mi nie mów, że podczas słuchania radia bierzesz tabletki antykoncepcyjne. Czy to, jak to się zwie? Spokojnie, nic ci nie grozi. Pod warunkiem, że będziesz tylko słuchała. No jak sami się dobrze orientujecie, ostatnio tutaj nawet była audycja poświęcona Gosi Andrzejewicz i takżeśmy grali, utworki promowali i w ogóle. A ja postanowiłem, że skoro tak często się tutaj pojawiają takie różne stuningowane utworki, więc pozwoliłem sobie nieco
pozwoliłem sobie nieco stuningować, nieco gosie. Tak, będzie trochę szybsza, szybciejsza, czy jak tam się mu to mówi. Jak to wyszło, zaraz wam pokażę. Oczywiście wstęp jest taki, jaki był, dla niepoznaki. Yeah. Tak lekki jak słowika śpiew, tak ciepły jak pustynny deszcz, miało być tylko słowo. No i chociaż pisze, że jestem zbereźnik, dodaje, że to są przeciwbólowe. No, tak myślałem właśnie. Również na radiowym Katulcu Zuza. Zuza pisze: hejka, miłego wieczorku dla wszystkich, także witamy Zuza, buziaki dla ciebie. Jeszcze z nami Kasia. Witamy i pozdrawiamy Kasia. Kasia napisała: witam, uśmiechnięta, także witam Kasiu, buziak w twoją stronę. Oczywiście też pozdrawiamy Roberta. A mówię tutaj o Robercie Kasi. A nawet śmiałbym powiedzieć, że pozdrawiamy dwóch Robertów Kasi, bo nawet jest dwóch. Uśmiecha się do mnie na radiowym gadulcu Gosiaczek, także witamy Gosia, buziak dla ciebie. Również ze mną cicha słuchaczka napisała do mnie: witaj mój ty. Ja nie powinienem takie rzeczy czytać, bo naprawdę jeszcze wpadłem w samozachwyt. No ale jak już czytam wszystko po kolei, to będę czytał, to niech wam będzie. Napisała do mnie tak: witaj mój ty kochany tygrysku, najpiękniejszy, tak, najprzystojniejszy jeszcze. Ja się nie mogę z tym wszystkim połapać, bo to akurat nie jest prawda. A także witamy cicho słuchaczkę, buziak dla ciebie. Nie wiem, co ty tam zajadasz, ale już nie jest tego więcej, bo to ci szkodzi. Bo to naprawdę majaczy czasem. Ale cóż bym mógł powiedzieć? Teraz właśnie dlatego, że kobiet praktycznie jest więcej niż mężczyzn. Będzie pioseneczka ode mnie dla wszystkich kobiet. Dla tych wszystkich, które teraz słuchają radyjka. I nawet postaram się milczeć przez jakieś 4,5 minutki. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda. No i Tereska pisze tak: okej, już jestem. I dodaję: jesteś super. Tak, ja i super.
litery skandalie dopisuje. Prawdziwy zakręcony o cudownym serduszku. Tak, ja nie mam serduszka, Teresko. Kiedyś może i miałem, ale nie wiem, gdzieś się zapodziało. Polskie dziewczyny wiedzą, czego chcą. Polskie dziewczyny najpierw... No i tu przyleciał do mnie buziak z dopiskiem Lowczam cię tygrysku od cichej słuchaczki. Polskie dziewczyny. Także buziak wyłapany, łap zwrotniaka. Przywitała się również z nami nasza Natalia, która napisała: dziś nie zwiejesz. Natalko, ja nie zwiewałem wczoraj, ja po prostu musiałem już kończyć, bo Tadziuk czekał. I Natalia dopisuje: hej, z Breźniku, graj tam ładnie, gdzieś tam będę podsłuchiwać. Także łap Natalko buziaka. Obiecuję ci, że do 23 na pewno nie ucieknę. Te najpiękniejsze z naszej polskiej krainy, bo polskie dziewczyny wiedzą, czego. Nie znam tego numerku, ale napisał ktoś do mnie: Marcin, więcej grania, mniej gadania. No ja się staram ciągle, ale jakoś tak mi się to nie udaje czasem. Gdziekolwiek jestem, ciągle widzę je. Piękne, urocze, wdziękiem kuszą mnie. A ten smak ust i ten zapach ciała. Tereska dopisuje, że masz i to duże, tak. Szkoda, że go nie widziałem nigdy. I Tereska dodaje, że nie bądź taki skromny. No, ja nie jestem skromny, ja po prostu jestem szczery. I Jason napisał, że lubi tę piosenkę. No ja się też cieszę. Z nami również Tadzio. Tadzio pisze: witaj Marcin z browarem. Także Tadzio, witamy. Witamy i pozdrawiamy. Oczywiście ja dziękuję za browarka, ale nie mogę, bo prowadzę teraz. A przynajmniej staram się prowadzić. Tereska tutaj pisze: dziękuję za nutkę. O tak, polskie dziewczyny są najfajniejsze. I dodaje: chłopaki też. No, ba, jakby inaczej. Przecież też polskie. Znaczy, no. Nieco pioseneczka. Inna nieco z tego względu, że Kasia napisała, że jej Julia ma dzisiaj urodziny. Także Julia, wszystkiego najlepszego. Oczywiście ode mnie i całej ekipy naszego radyjka. I teraz pioseneczka specjalnie dla Julii. Chociaż nie wiem, czy coś mi się nie pogumerdało tutaj.
pola. Za twoje zdrowie wznoszę doła. Na stole panienka goła. Na płci cipek zawsze miło i świoła. Nie jesteś sam, ktoś woła. To chyba co nie testo nas miał być. 21 lat, czyli od dziecka. Pestka na uchybel. Także zagramy coś innego, też na stole. Mam tych piosenek na stole masę, także przepraszam, akurat to nie ta wersja. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz, zaraz sobie pazaneczkę poszukam właściwą, tak, bo ja tutaj na 100 lat, tak jak już wspomniałem, dla różnych ludzi jest różne 100 lat, nie? Tereska pisze, że przesyła winko dla wszystkich chłopaków i dodaje wasze zdrówko. Napisał do mnie Lucyfer. Nie znam. Tak czy inaczej miło poznać. Witamy Lucyfera. Zaraz się tu dopiszę na moją listę. Dlaczego tak wzięłam gitarę? Po prostu zaczęłam grać. Wylałam wszystko, co we mnie było do dna, jak echo wielu skarg. Masz w swoich dłoniach szczęście, a twoje serce bije tak, jakby to miało wiecznie trwać. Piosenkę i niech ją nuci cały świat, że teraz czujesz to, co ja. Masz w swoich dłoniach szczęście, a twoje serce bije tak, jakby to miało wiecznie trwać. Zaśpiewaj swą piosenkę i niech ją nuci cały świat, że teraz czujesz to, co ja. Że znalazłem właściwą piosenkę. Zaraz właśnie jeszcze raz poprawię. Będzie piosenka właśnie dla Julii. Tak jak to już mówiłem, z najlepszymi życzeniami od całej ekipy naszego radyjka. Specjalnie dla ciebie. Dla dorosłych na urodzinie. Ale już teraz pewnie pamiętam. Znaczy okolikłem z wrażenia chyba. Deszcz,
przyleciał fajny gifek dla Natalki, ale Teresko, ja nie mam możliwości pokazać Natalce na radiu. Chyba, że jeszcze kiedyś uruchomimy stream wideo. Tak, ale jest to możliwe. Ale na razie nie teraz. Ja się nie mogę ogarnąć z tym wszystkim, co mnie tu otacza. A jeszcze jakbym miał jeszcze wideo tutaj dodał, to już całkiem bym chyba... Ale to jeszcze nie teraz, bo one jeszcze nie są na teraz. Po 22 albo 3 je zagram. Nie, po 22, a przed 23. No bo po 23 nie mogę, bo już nie będę grał. Po utworku. Co wy na to? I tak, pierwsza z listy tutaj na mojej liście jest Tereska, także dla Tereski wybrałem taki oto utworek. Mam nadzieję, Teresko, że ci się spodoba. Nie możesz ogarnąć. No wiesz, czasami na lepszym się zdarza, a ja nim nie jestem, więc mi tym bardziej. Stałem całkiem bezbronny i wolny, noc upalna. Przyszłaś nagle, prawie naga, nienaganna. Wiatr kołysałeś mi na palmach. Fale chciały się wspiąć na białe brzegi, która pierwsza do stóp twoich biegły ciała. Więc tak jak one, dotykać ciebie. Chyba nie było siły, która zabiłaby to pragnienie. Byłaś jak obce ziemię, niebezpieczna. Kto cię raz spróbował, nie mógł przestać. Ja wiem, że ten twój dźwięk miał długie dno. Nie wnikałem, klikałem, lubię to. Powietrze paliło się od twoich ust, a wielkie deszcze rodziły się z piętrowych chmur i w okamgnieniu. Ciepło tych wspólnych dni zmieniłaś w piekło. To w nim jestem dziś. No i teraz kapiszę, że cudna piosenka. Jeśli cieszę, że ci się spodobała.
że przez najbliższe kilka minut nie będę przyjmował zamówień piosenek. Lepiej sam wam coś zadedykuję, tak dla każdego po piosenec. Miłość w sobie, słody ci ból, jak dwa fronty, które musiały zderzyć się w duch. Było tak cicho, słonecznie było, a teraz nie da się uciec, już nie ma dokąd. Ciebie to zmiało, tańczyły żywioły, dzierały się wody na dół. Tylko zmiało, upały i służe, tropikalne burze. Ty zawsze wiesz co wybrać i co? Nie jesteś kochany? No chyba nie jestem. Nasza cicha słuchaczka, ta od tego tygryska, która sobie wymyśliła właśnie tygryska, jest jeszcze z nami i nas podsłuchuje. Także teraz właśnie już za chwilkę będzie utworek dla niej. Oczywiście teraz utworek specjalnie dla ciebie. A w międzyczasie tutaj teraz tutaj jesteś. Najmilszy tygrysku, przysyła buziakę, dodaje, uwielbiam cię tak. Ogarnij się, kochanie. Tam, ja w takie bajki już nie wierzę. Niko, ja też. Nie wnikaj, daj niczego. Polski chłopcze, ty już na swój temat nie marudź, oboje wiemy, że gadasz od rzeczy. Ja gadam od rzeczy, ja gadam prawdę. A dokładnie to nie gadam, tylko mówię. Jeszcze raz.
daj co masz najlepszego. I jeszcze dopisuję, daj, nie wstydź się. Ja się nie wstydzę, a co mam dać, jak ja nic nie mam? No, piosenkę dałem, widzisz, czyli już dostałaś. Dzisiaj promocji raczej nie planuję. Tak, to nie Biedronka. A teraz kolejny kawałeczek będzie się kręcił właśnie dla Kingi. Także Kinga, wyłapuj, oto utworek dla ciebie. Jesteś super, ty moje słodkie ciasteczko. Tak, ciasteczko. Bo jeszcze ten. Bo jeszcze to uwierzę. Jeszcze mi tutaj dodaje. Siebie daj, kurczę. Tak, mogę ci dać, kurczę. A takie z lodówki. Albo z piekarnika. Mała, zrób to coś, zakręć swoim tyłkiem szejka w prawo bok, basuj, basuj za mi mała. O tym wiesz, dziś impreza jest do rana. Weronika twierdzi, że ja nie mówię, ani nie gadam. Ona twierdzi, że ja gderam. Tak, gderam. A co, ja kurak? Coś dla niego, żeby nie było, że ciągle tylko i kobiety, i kobiety. Także Paweł, jeśli jesteś, daj mi znać. Wspomnij teraz, kiedy przenowisz, jakie ma słodkości, nie tylko ode mnie, w końcu uwierz. Jak ja mogę uwierzyć? Jak ja taki niedowiarek? Ja jestem tylko ciekawy, czy Kinga wyłapała swój utworek. Super nutki, Marcinku, tak, super. Po prostu staram się wybrać coś takiego, co by się każdemu spodobało. No i a propos Kingi. Kinga wyłapała utworek, pisze, dziękuję za nutkę z Buziakiem. Proszę bardzo. Już się bałem, że nam się zawieruszyłaś gdzie. Zrobiona. Właśnie teraz, zaraz zacznie się pioseneczka naszego Pawełka, Diabełka. Także Paweł, jeśli słuchasz, podgłos sobie na maksa, bo teraz utworek jest właśnie dla ciebie. A ja
już go prezentowałem wczoraj, ale jest taki fajny, że zagrał go dzisiaj dla ciebie specjalnie. Chyba urwał mi się film, nie pamiętam prawie nic. Budzę się, a obok ona śpi. Chcę zapytać co i jak, jednak w gardle zastygł głos. Wydusiłem z siebie to. Mam kaca, chce mi się pić, mam kaca, słyszysz, pomóż mi, mam kaca. Ja wam powiem, że ja bym chciał, żeby to było o mnie, to musieliby śpiewać. Mam kawę, no bo mam. Co prawda nieco zimną, ale jednak. Mam kaca, bez litości wciąż mocniej suszy mnie. Kaca! Tą stan! Cicha słuchaczka się nieco zdenerwowała, czy tak? Jakie buziaki, jakie? I to wpisuje. Ty tygrysek mój, ja go całuję i już. To dobre. Czy ja wyglądam jak tygrysek? Wątpię. Wygląda jak łoś, ale do tego tematu nie będę bardziej dopowiadał. Stado buziaków od cichej słuchaczki. No tak, dzisiaj buziaki latają stadami chyba. Przerywnik. No i powrócimy zaraz jeszcze raz do mojej listy, tak, z której tutaj wyłapuję osoby i po kolei daję im utworki, więc teraz mały przerywnik. Jesteśmy dumni, tworząc Anielskie Radio. Czy chce pan też coś powiedzieć na ten temat, panie premierze? To my nadajemy rytm w sieci. Gramy dla was od rana do nocy. No a teraz
teraz, kochani, wracamy z powrotem do dedykacji muzycznych, w którym to momencie mogę powiedzieć, że kolejny utworek, właśnie ten, kręci się dla naszej małej Basi. Także mała Basiu, wyłapuj. Nie w braku uczuć i nie w nudzie też. Nie w kokainie i nie w... Mała cicha słuchaczka do mnie napisała. Mam nadzieję, że się napasłeś moimi buziakami i żadnych innych już ci się nie zechce. Oj, tak, napasłem. No to ładnie, teraz chcecie mnie paść. Co to ja? Co to ja, prosiak, żeby mnie napaść, czy co? Nie tocząc wojny i nie snując żal. Nie w pogubieniu i nadmiarze trosk. No a Weronika nam tutaj dodaje, że na kasa najlepszy jest 2KC. Można kupić w Lidlu, dodaje. Tak, możecie wierzyć na słowo. Weronika na pewno już sprawdzała. Z piosneczką dla mamy Basi zdążymy w ostatniej chwili. Bo nasza mała Basia już powoli ucieka spać, bo rano wstaje. Ale ja nie powiem ci dobranoc, dopóki piosneczka dla ciebie się nie skończy. A cicha słuchaczka się pyta, czy nie lubię być napasiony. Nie lubię być napasiony. Pamoli nie. Nasza Wecza twierdzi, że nie sprawdzała, bo pije tak, żeby kaca nie było. I przy tak nieładnie oczerniasz przed słuchaczami. Ja nie oczerniam cię przed słuchaczami. Ja po prostu myślałem, że próbowałeś, skoro jesteś taka pewna, że to działa. Także Basiu, o, piosenka się skończyła. Także Basiu, teraz mogę ci powiedzieć kolorowych zemków. Łabuziaka na dobranoc. A wracając właśnie do naszych dedykacji, teraz będzie kolejna piosenka, właśnie ta, która się teraz zaczęła, dla naszej Zuzy. Mam nadzieję, że Zuza jest jeszcze z nami tutaj gdzieś tam i wyłapie utworek dla niej. Yeah.
szczerze wyłapała utworek gdzieś tam, więc dziękuję. Może w innej kolejności, ale tak napisała, także cieszę się, Zuzo, że wyłapałaś. Gdzieś tam się ukrywa w kątku. Także Natalko, jeśli jeszcze z nami jesteś, teraz będzie utworek dla ciebie. Trochę zmienimy repertuar, bo ty lubisz troszeczkę inny styl, więc teraz specjalnie dla ciebie. Tak trochę w rytmach reggae. Nie będę tłumaczył. I dodaję, ile chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz i jak chcesz. Nie będę tłumaczył się, że budzik. Nie wiesz, o co prosisz. Zawsze jest za wcześnie. Nie czuję się winny ni trochę, że raz wypada ryżka, a raz wypada orzeł. Nie odpowiadam za to wszystko, co dzieje się beze mnie, co dzieje się za szybko. Nie będę tłumaczył się, ja winny ktoś. Co złego w tym, że kocham się, mam alibi co ci. Pytają co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi. Pytają co chcesz, co złego w tym jest. Co jest nie tak, że jest nie tak, że konie w szachmat, robota wciąż nie. No ja mogę wam powiedzieć, że od 23 za sterami usiądzie nasz Tadeusz. Także już teraz zapraszam na audycję Tadeusza. Od godziny 23 do 24, przynajmniej tak napisał, ale nie sądzę, żeby skończył. Bo Tadeusz zawsze gra dopóki chcą tego słuchacze, więc jeżeli będziecie chcieli, piszcie do niego, on na pewno się skusi pograć dłużej. Chyba, że zaraz wyłapię tutaj litanie. No i Natalia wyłapała nutkę, bo przysłała mi buziaka i pisze dziękuję. No ja wam powiem, że buziak wyłapany i co najdziwniejsze. Nie wiem jak inni, ale w moim przypadku dostać od Natalii buziaka to trzeba się tutaj wysilić naprawdę. Nie będę tłumaczył się, ja winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi co ci. Pytają co chcesz, co ja, nasza Natalka pisze, wysłucham nutki i spadłem spać. O 4:30 wstaję do pracy. Tym, że kocham cię, mam alibi. Pytają co chcesz, co złego w tym jest. Ja tobie też dobranoc nie powiem przed końcem utworku. Ja winny ktoś, co złego w tym, że kocham cię, mam alibi co ci. Pytają co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się, ja winny ktoś, co złego w tym, że kocham. No i Tereska się śmieje, haha, ale masz propozycję nie do odrzucenia, przemyśl. No ja już przemyślałem, wiesz, ja nie jestem taki łatwy. Trzeba się trochę potargować, nie? No i właśnie dostałem tutaj info właśnie, że Tadeusz zagra do pierwszej w nocy, więc jeśli chcecie dłużej, to też piszcie, na pewno też się jeszcze da skusić. Gdy się zaraz na litanie nie załapię, to jeszcze będę podpowiadał. No,
utworek będzie właśnie dla naszego Tadeusza. Także Tadeusz, wyłapuj, oto twój kawałek. Ja bardziej po polsku. Ja angielskiego za bardzo nie umiem. Powiem ci tak. Tak się składa, że bardziej zapomniałem polskich słów, niż nauczyłem się angielski przez te 6 lat. No ale tak w tajemnicy wam powiem. Powiedzieć tutaj naszej Natalii Dobranta. Natalia Dobrano z Masz Buziaka na noc. I Natalka dopisuje prześli Buziaka wersję na dobranoc ode mnie. Także wyrkała Buziaka od Natalii. Dobrym szefem i pozwolił wracać na spanie. No ja jestem dobry i nie pozwalam. A teraz kawałeczek kręci się dla naszej Kasi. Tak, jeśli Kasia jest z nami, to właśnie dla niej ten utworek. Mam nadzieję, Kasiu, że wyłapałaś. Zagoniliście, bo Tadziu też dziękował za utworek. Ona tu nie świeci jak gwiazda. Co to za jazda? Ona sobie na coś takiego. Ona tu nie świeci jak gwiazda. No i teraz kapisze, że ona też zapomniała polskiego. Tak, ja ci przypomnę. Tak bywało już nieraz. Za każdym razem będę ci zwracał uwagę, żebyś nie pisała do mnie po angielskiemu. Bo ja jestem w 100% bardziej polski jak angielski. No i
Kinga mówi, że jak skoro mówię w tajemnicy, to nikomu nie powiedzą. Znaczy nie powiemy. No to trzymam was na słowo. I też tych wszystkich, którzy słuchają, będą słuchać na YouTubie, bo tam zamierzam to wstawić. Także mówię wam, nikomu nie mówcie. Let's go! Nie, bo pisze, że Kasiek jest sporo. Ja wiem, że Kasiu jest sporo, Kasiek. Ale taka jak ty jest tylko jedna, więc utworek jest w tym momencie dla ciebie. No i Weronika pisze, że jednak ucieka. Nie uciekaj, bo jeszcze piosenki dla ciebie nie było. I nie powiem nikomu kolorowych, że pisałaś kolorowych świąt. Tak, świąt. Kolorowych senków, bo jeszcze nie zagrałem ci utworku, więc jak zagram, to dopiero mogę to przeczytać. Ale zagram go na końcu. Tak specjalnie dla ciebie. No i Becia dodaje, ja a tobie figa z makiem, jak nie mogę i spać. Nic nie dostaniesz i już. No cóż, teraz kawałeczek będzie specjalnie dla naszego Gosiaczka, jeśli słucha nas. Także Gosia, jeśli jesteś, wyłapuj utworek, jest specjalnie dla ciebie. Ja tylko dodam, że utworki, które gram, które rozdaję, są bez żadnych, jak to nazwać, podtekstów. O, to jest dobre określenie. Jak kocham cię, zostawiasz mnie w swoich.
utwory pisze, aha, co do podtekstów. Nie ma podtekstów. Zaczął grać piosenki z podtekstami, to nie miałbym co grać, bo tu w każdej piosence o tym się opowiadają. Że już mój był, ale to dostałeś za audycję. Tak w kolejności nie dostałeś. Jeśli miałbym mówić o piosence dla ciebie, no to teraz ci powiem. Tak, właśnie teraz kolejna pioseneczka będzie dla ciebie. Na nas nie ma, teraz ziemia jest naszą ziemią. Dosyć cierpienia, dosyć czekania, wyjdźmy z cienia, dosyć martwienia się. Może teraz już nie czekajmy, szkoda dni, tu jesteśmy tacy mocni, twardzi, dobrzy, odważni. Świat stoi otworem, świat jest fajny. Gdy mamy ogień, mamy tą moc, daję ci bodziec, więc zrób krok. Dziś przyszedł czas na nas. No i proszę, proszę, przywitałeś się ze mną, Ata, pisze, cześć. A tym nie mów. Daj czasem bardziej posłuchać. No ja daję czasem bardziej posłuchać, jeśli... Jeśli się bardzo staram, to się chwilę nie odzywam. Także witamy Atę, Ata, buziak dla ciebie. Dajcie mi tu łapko, zaraz postaram się to sprostować. Ale teraz, bo już jest za 15, pokażę wam, co tu jeszcze mam takiego ekstra, 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 ekstra. Posłuchajcie tego. Tak,
teraz zmieniamy rytmy dla takich bardziej... Coś dla dorosłych, o, niech będzie. Ale tak, na moich audycjach wszystkiego pełno. Dzisiaj będziecie świadkami, jak zostaniemy wydmuchane. No więc najpierw będziemy dmuchać twarze, potem będziemy dmuchać brzuch, a potem bułka. Ty jak ty się nazywasz, bo zapomniałem? Kolec? Stolec? Mirosław, gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. No więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Ma to pierdolona. Dzisiaj będziecie świadkami, jak zostaniemy wydmuchani. Brzuch, twarze, brzuch, a potem bułkę, brzuch, twarze, brzuch, a potem bułkę, brzuch, twarze, brzuch, a potem bułkę, brzuch, twarze, brzuch. Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka? Cycki se uszmasz. A ja mówię bułkę. No ale ja przygotowałem trzy takie nietypowe pioseneczki, dlatego też nieco je ut... Zobaczymy, jak baba pierdolnie. Ile ty kurwa masz lat? Wypierdalać. Jak ty do mnie kurwa mówisz? Ale 18. Ile ty kurwa masz lat? Suko, 18. To jest kurwa 18. Co ja mówię? A tak czy tak, panie prezydencie, dmuchanie bywa bardzo niebezpieczne. Można sobie nadwyrężyć płuca, jeśli się płucami dmucha. Ja na przykład do materaca mam taką pompkę elektryczną. Także teraz już dmuchanie zostawimy na boku, żeby nic nie nadwyrężyć. Pora na kolejny hit. Na początku tego wieczoru, krótkiego przemówienia, chciałbym poinformować, bo jestem mistrzem tej ceremonii tutaj. No witam serdecznie, trzeci raz, siemano. Chyba więcej. Trzeci, czwarty, już nie wiem. Przyrząd sportowy, jaki może trzymać w dłoni lekkoatleta. Co to jeszcze może mieć w ręku? Mucha. Nie. Marian. Jeszcze raz to? No i właśnie tutaj pisze, dziękuję za audycję kolorowych snów. Także Weciu, łabuziaka, na dobranoc. Dobrze, to ja za tego pana Krzysia, który na ten suchar czeka. Krzysiu, specjalnie dla ciebie mówię tego suchara, ale skup się dobrze. Wraca mąż do domu z roboty i woła do żony na klatce schodowej, będąc na dole, a żona na górze. Gośka, co na obiad? A żona w tym momencie z drugiego piętra zaczyna, zjeżdżać po poręczy i mówi. No co ja mogę powiedzieć? No jest pełna pilna. Kupę przez balkon. Boże kochany. No tak, także koniec wykupów. Teraz kolejny utworek. Kiedy wam nie pokażę w całości. Karola, zawsze 7, 3, 5, nic się nie bój. Otwarta linia, czekam cię właśnie teraz. I mamy pierwszy telefon dzisiaj. Słucham, bardzo słucham.
i spokojnie, możesz zadzwonić do wróżby do Karola zawsze 7235, nic się nie bój, otwarta linia czeka na ciebie właśnie teraz. I mamy pierwszy telefon dzisiaj, słucham ciebie. Witam. Nie wiem, czy wiecie państwo, co to jest, czerwone i źle robi na zęby. Amelinion! Co? Co to jest? Amelinowe! A co to jest? Ale co to jest? To jest, kurwa, Krzychu! To jest amelinowe! To jest! I to, drogę! Ja chciałem to pomalować, to pani nie pomalowało. Nie pomaluję! To jest amelinowe! Przejście co? Puszczę reklamy. Kiedy zrobimy taką audycję, kiedy to będą same takie hity, różne, przeróżne flakie, kiedy to dzieci już będą spać oczywiście. Także powiedziałem, co widziałem, pokazałem, co miałem. Teraz zostało mi dosłownie 10 minut, więc przez te 10 minut będzie coś normalnego. Koniec prezentacji, koniec zachęcania na nocne audycje pod znakiem zapytania. Normalne. To tylko takie życie. No, takie życie. Ja mam trochę inne życie. Takie bardziej zwariowane, zakręcone. Są takie nik. Teraz właśnie przyszło mi do głowy, że jedna kobieta nie dostała piosenki. Bo tak praktycznie chyba wszyscy dostali. Nie dostała Ata. Ata przywitała się jako ostatnia i nie dostała. Ale to nic straconego, bo jeszcze została mi jedna pioseneczka. Także Ata, jeśli jeszcze mnie słuchasz, ostatni mój utworek będzie dla ciebie. Oczywiście też bez podtekstów. Tutaj teraz pisze tak. Fajnie, że masz takie kolorowe pomysły. I tutaj nie na darmo nazywają cię zakręcony. Oni tak mnie nie nazywają, to ja się sam tak nazywam. I jego kochani, mogę powiedzieć, że za całe 8 minut wskoczy do nas tutaj za stery Anielskiego Radia nasz Tadeusz. Także zapraszam już teraz na audycję Tadeusza. Ja mam nadzieję, że Tadeusz już jest zwarty i gotowy, bądź gotowy i zwarty, czy tam po prostu zwarty lub tylko gotowy. Ja już powoli uciekam z radiowego gadulca.
tym momencie mogę powiedzieć, że było mi szalenie miło być tutaj z wami. Było mi szalenie miło grać dla was i bawić się. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy pisali do mnie tutaj, tym, którzy zamawiali, pozdrawiali i w ogóle. Oczywiście mogę dodać jeszcze, że grał i bawił się z wami zakręcony prosto z Anglii. Także kłaniam się, życzę super fajnej nocki jeszcze z Tadeuszem do godziny pierwszej minimum. I do usłyszenia, kochani, na pewno spotkamy się już niebawem. Ostatni utworek, tak jak wspominałem, będzie dla Aty, bo ona nie dostała, także Ata, wyłapuj. A my spotkamy się już. Sprawdzajcie ramówkę, na pewno się pojawi. Także miłego słuchania i do usłyszenia. Najmniej cierpiał. Trochę na minie, byś był gotów na ten świat. I zanim to ten świat będzie chciał ci coś dać, wiem już na pewno, że będziesz mym szczęście. Wiem też to, że dam ci wszystko co najlepsze. W twoim domu zawsze będzie miejsce, żebyś wrócił tutaj po każdej twojej jednej klęsce. Na razie w sumie gadam to do siebie chyba. I kiedy to zrozumiesz, teraz tego nie wiem, można gdybać. Na razie mogę dać tylko słowa tej piosenki. Jeden tekst, a wśród nich to dźwięki. Mówią tak jak ty, rodzi się setki. Będziesz jeden, jedyna i to mnie kręci. Czekam na ciebie tu, czekam tu. Jestem gotów znów podjąć kolejny krok. Lecz z miękkim sercem trzeba znać umiar, nim poprosisz o więcej. Gdy będą płakać, pamiętaj, okaż wsparcie. Choć nie daj ręki, jak zabiorą ci palce. Czekam na ciebie tu, jestem gotów znów podjąć kolejny krok, by zrobić ten krok w przód.